I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elex. I postanowiłem, żeby wam zaoszczędzić troszeczkę czasu, zaczniemy sobie od tego miejsca, gdzie jest kilka questów jeszcze do zebrania. Gdyż po pierwsze, jak widzicie, stoi tutaj już nasz stary znajomy, jak ty się nazywałeś? Duras, dokładnie. A poza tym mają tutaj, z tego co pamiętam, siedzibę przywódców dwóch z trzech klanów, które rządzą w Goliet. U Berserku w zasadzie. Jednego z nich już poznaliśmy, który dał nam questa polegającym na tym, że podejrzewa, że jeden z... Zresztą mogę to zaraz sprawdzić. O, nikt się nie czepia, ale fajno. O, fałszywe nauki. O, no i jak widzimy, my już zdemaskowaliśmy go. Bertram jest klerykiem. Wśród berserków są tacy, którzy na wieść o tym gotowi są go zabić. I prawdopodobnie musimy donieść na niego temu właśnie panu, w którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Nie wiem, dlaczego ja jeszcze tego nie zrobiłem, ale chyba to zrobię, gdyż mogę mieć problemy z klerykami przez to, ale wątpię w sumie, że się o tym dowiedzą. To po pierwsze, a po drugie, no to nie jestem tak do końca przekonany, czy chcę dołączyć do kleryków. Prawdopodobnie znowu postawię na banitów, ale to się jeszcze okaże. Chociaż z drugiej strony to by wskazywało mnie na dokładnie przejście gry po raz drugi w sposób, jaki to zrobiłem za pierwszym razem. Dobra, pogadajmy z tym Durasem. Aha, i na prośbę jednego z moich widzów postaram się ograniczyć mówienie w trakcie dialogów, więc ja się zamykam i posłuchajmy, co Duras ma nam do powiedzenia. Postanowiłeś zostać. Naczelnik Ragnar powierzył mi zadanie, które może przypaść ci do gustu, jeśli planujesz dłuższy pobyt. Tak, i generalnie Duras nam... system towarzyszy w tej grze działa w taki sposób, że żeby zdobyć towarzysza, którego będziemy mogli potem brać na ze sobą jako pomocnika, działa w taki sposób, że musimy zrobić questa związanego z tym towarzyszem. Chyba z tego co wiadomo, żaden z moich towarzyszy dostępnych w tej grze nie przyłącza się tak bezinteresownie od razu. Trzeba się na to postarać i żeby Duras został naszym takim towarzyszem, który by nam pomagał w wojażu, trzeba wykonać tego właśnie questa. Więc dowiedzmy się, co to jest za praca. Powiedz, co to za praca? Ja wiem, co to za praca. Być może nie stawia ono naszej grupy w zbyt pozytywnym świetle, ale przynajmniej pokazuje, że jesteśmy otwarci. Kilka miesięcy temu w pobliżu Goliet popełniono morderstwo. Askor, zdeklarowany berserk, został zabity. Przeprowadzono śledztwo, ale nie uzyskano informacji o motywach tego przestępstwa. Ragnar chce więc, żebym to ja zajął się znalezieniem mordercy. Jak mogę pomóc? Mam kłopoty z uzyskaniem odpowiedzi od ludzi. Może jako niezrzeszonemu łatwiej ci będzie nakłonić ich do zwierzeń. Porozmawiasz z podejrzanymi i dowiesz się, co mają do powiedzenia. Czyli mamy tutaj sprawę dla detektywa Rutkowskiego. A tak naprawdę to nie. Generalnie ten quest polega na tym, że musimy po prostu pochodzić po ludziach i popytać. Ale to jest kolejny quest, który może nam zająć dużo czasu i będzie raczej robiony na przestrzeni odcinków. Tak troszeczkę przy okazji. A jest to spowodowane faktem, iż po prostu ci ludzie są rozwaleni po całym Edanie. A mówiąc o Edanie, wcale nie mam na myśli Goliet, który okej, jest duży, ale nie aż tak, że idzie to jeszcze ogarnąć jako tako, tylko po całym tym Edanie, a Edan jest dosyć sporym terenem, więc raczej tego questa też szybko nie wykonamy. Generalnie z tego zauważcie jedną rzecz, że chyba
od początku całego naszego serii Zagrajmy Wy nie zrobiliśmy praktycznie jeszcze żadnego questa. Postaram się, żeby od przyszłego odcinka się to zmieniło, ale ten odcinek jeszcze będzie przeznaczony na zbieranie questów. Dara, opowiedz mi o ofierze. Nazywał się Askor. Był wojownikiem świeżo co awansowanym z ogrodnika. Ragnar wiązał z nim spore nadzieje, ale Askor nie cieszył się zbytnią popularnością. Zaginął około 3 miesięcy temu, w okresie Wigilii Święta Many. Nikt nie wiedział, gdzie się podział. Nie miał też tyle eleksitu, by pozwolić sobie na jakieś szaleństwa. Jeden z patroli Ragnara znalazł jego gnijące zwłoki w lesie. Wygląda na to, że został kilka razy dźgnięty mieczem. Ktokolwiek to zrobił, musiał być dość silny, skoro go pokonał, ale raczej niezdarny. Nie znaleziono przy nim niczego, co pomogłoby wskazać mordercę. No i oczywiście ta informacja może już nam powiedzieć, że na pewno mordercą jest jeden z berserków, gdyż ten rodzaj broni jest popularny tylko i wyłącznie wśród właśnie berserków, ponieważ klerycy używają takiej nowoczesnej broni, takiej science fiction, typu różne bronie energetyczne, czy tam blastery, tego typu rzeczy. A z kolei banici używają takich strzelb klasycznych, takich no z naszych czasów. Takich, którymi bronią się, takich strzelb, którymi, mniej więcej takich, którymi bronią się farmerzy w Kentucky i w Teksasie. Więc no raczej to jest berserk. Dobra, jak mogę rozwiązać tę sprawę? Jesteś tu obcy, a to znaczy, że widzisz coś, czego ja mogę nie zauważać. Co to za logika? Moim zdaniem ta robota nie ma sensu. Wbrew dowodom, Ragnar uważa, że Askora zabił berserk i żąda wyjaśnień. Moim zdaniem to szukanie igły w stogu siana. Jak na razie Ragnar nie znalazł dowodu na to, że zrobił to berserk, więc równie dobrze mógł to być alp, banita albo łupieżca. Ale jesteśmy tu po to, żeby spełniać wszystkie zachcianki naczelnika. Weźmy się więc za tę listę podejrzanych i dajmy mu to, czego chce. To dlatego mnie tu sprowadziłeś? Żebym odwalał za ciebie brudną robotę. Sprowadziłem cię tu, by dać ci szansę. Zyskanie przychylności naczelnika to jeden ze sposobów, by ją dostać. Tak, i oczywiście zrobienie tego questa daje nam punkty u berserków. Jakbyśmy chcieli to ich dołączyć, ale ja robię to tylko dla expo. Nie mam zamiaru dołączać do berserków, ponieważ pobyt u berserków... jest upierdliwy, bo... Nie można swobodnie korzystać z jetpacka nawet. Dobra. Dlaczego Ragnar myśli, że Askora zabił berserk? Właśnie od tego zacznijmy. Miecz. Ta broń nie cieszy się zbytnią popularnością poza Edanem. Jeśli Ragnar się nie myli, zabić mógł tylko ktoś, kto był w tym czasie poza miastem. Ragnar sporządził zatem listę 5 podejrzanych. Nie wiem dokładnie czemu akurat oni, ale Ragnar ma swoje powody. O, i generalnie ta opcja dialogowa jest tylko po to, żeby sprawdzić jakby status naszej relacji z danym towarzyszem i możemy go kliknąć. Uważasz, że zgrany z nas duet? Dobrana para, czekam na twój znak. No i widzi. I generalnie to jest też ciekawe, bo jak widzieliście, była informacja, że Duras traktuje nas naturalnie, ale... Nie wiem, ale naprawdę nie wiem, co by było, gdyby nie było tej informacji, to po tym, co powiedział Duras, przynajmniej mi, szczerze mówiąc, ciężko byłoby dojść do takich wniosków, że traktuje nas neutralnie. Dobra, niech będzie. Odnajdę mordercę. Ragnar żąda odpowiedzi i chce poznać prawdę. Osobiście nie wiem, czy kiedykolwiek ją poznamy. Jeśli uda nam się wykluczyć tych 5 podejrzanych, może naczelnik odpuści. A może dasz sobie spokój. Może jest wśród nich zabójca i uda ci się zdobyć dowód. Aczkolwiek jestem ciekaw, dlaczego Durasowi tak bardzo zależy na tym, żeby od... Dobra, rozumiem. Nie chce mu się wykonywać tej roboty, też bym tak robił. Czy po tej chwili chcieli ze mną rozmawiać? Powiesz im, że prowadzisz śledztwo z rozkazu Ragnara. Powinni odpowiadać na pytania. Gdybyś potrzebował pomocy, daj mi znać. Mój miecz jest na twoje zawołanie. Tak, bo wiecie, bo nazwisko Ragnara to od razu każdego wydanie erekcji w spodniach pewnie wywołuje i... O, jak Ragnar, to tak, powiem.
Pomijam fakt, że każdy mógłby coś takiego powiedzieć, kto by zwiedział, że władzę tu sprawuje Ragnar, ale dobra. Trochę naciągany quest, ale okej. Okej, czyli dowiedzmy się o naszej liście podejrzanych. Grupa ludzi, która była w lesie w czasie, kiedy zamordowano Askora. Pierwszy na liście jest Barin. To strażnik, a raczej tak nazywa się funkcja, którą mu powierzono. Z tego co wiem, nie ma alibi. Jedynym powodem, dla którego znalazł się na liście, jest fakt, że znał Askora w młodości. Kolejny podejrzany to Torgal. Zarządza Wszechsercem w Abessie. Oj, do niego to się przejdziemy. Ragnar umieścił go na liście. Być może chciał, by była kompletna. Trzeci na liście Geron. Myśliwy. Był godny zaufania, ale stracił pewność siebie. Coś go trapi. Ostatni na liście są Irdor i Rok. Roka nie potrafię rozgryźć. Ewidentnie ma jakiś problem. Irdor wciąż ma jeszcze mleko pod nosem. Jest nieco marudny, ale dobrze wykonuje swoją robotę. Wszyscy byli w tym czasie z dala od miejsca zbrodni. Tak, i generalnie z tego co wiadomo, ten ostatni, który wymienił Duras, da nam questa, żeby załatwić mu jakiś prowiant, bo ma zamiar spierdolić z Edanu. A jako, że tak średnio najeżdża przepadał za berserkami, to mu nawet w tym chętnie pomogę, bo nawet co nam się to w jakiś sposób opłaci. Właśnie o co powinienem pytać? Gdzie byli 3 miesiące temu w okolicach Wigilii Święta Many, kiedy dokonano zbrodni? I co sądzą o Askorze? Moim zdaniem raczej żaden się nie przyzna. Myślę, że są niewinni. Ale przynajmniej dowiesz się, co to za ludzie i czy któryś z nich mógł to zrobić. Potem zgłoś się, żebyśmy mogli zamknąć sprawę. Gdzie mogę ich znaleźć? Gdzieś tam się kręcą. Namierz ich i daj mi znać, kiedy coś znajdziesz. Okej. A czy teraz nas polubiłeś w trakcie tej rozmowy? Zgramy z nas duet? Dobrana para. Czekam na twój znak. Dobrana para. Super. No dobra, no to... dostaliśmy kolejne zadanie, które będzie polegać na tym, że się troszeczkę nabiegamy. Czy w tym domu jest coś, co mnie zainteresuje? Halo, dzień dobry, policja. I już widzę, że coś mnie zainteresuje. Eleksit. Tylko nie jestem pewien, czy mogę go zabrać. Okej, wiecie co? Zaryzykuję i pobawię się w lekkie rączki. Czekajcie. A, trójsafe. Zbawienie na wszystko. Okej. Raczej nie będę robił nieskończonych save'ów, no bo raczej nie będę chciał powtarzać gry od nowa. O. Eleksit w liczbie 1. Opłacało się narażać. Dobra, śpimy do rana, bo nas tam te stworzenia troszeczkę uszkodziły. A nie chcę za bardzo zużywać... zużywać eliksirów. Oho! Cormac jest to chyba szefu klanu żelaza. I akurat dobrze się składa, bo chyba mieliśmy z nim porozmawiać. Mam nadzieję, że traktowano cię dobrze. Goliet zawsze z tobą... Spoko, dostałem tyle roboty, że parę odcinków tu posiedzę. Czasy są ciężkie, a wojna sprzyja nieufności. Moim zdaniem... wolni ludzie powinni zjednoczyć siły w walce przeciwko Albom. Czy mam spodziewać się kłopotów? Głównie gadania. Ludzie plotkują o nowo przybyłych. A to pierdolenie. Zaufali. Pomóż im znaleźć ku temu powody. Kiedy zyskasz przychylność, ich drzwi staną przed tobą otworem. Będziesz miał gdzie się zatrzymać i dostaniesz szansę, by stać się jednym z nas. Twój trud zostanie wynagrodzony. Berserkowie wierzą w prawo do kolejnej szansy. Od ciebie zależy, jak ją wykorzystasz. Raczej wy się spodziewajcie, że ja w tym Goliet to zyskam coś przeciwnego do przychylności. Wrogości raczej nie. Ale nie będą chcieli mnie raczej przyjąć. Przynajmniej tak się to skończyło, jak za pierwszym razem grałem w gierkę. No to jak poszedłem do Ragnara tak z ciekawości popytać się, jak mi idzie, to powiedział, że sprawiłem im więcej kłopotu niż pożytku. No ale cóż. Kim jesteś? Nazywam się Cormac. Jestem naczelnikiem klanu Młota. A nie, to jest klan Młota, przepraszam. Każdy klan ma określony talent. Naszym jest magia.
dar, który trafił do nas we właściwym momencie. Dowód na to, że planeta potrzebowała strażników i wybrała właśnie nas. Nasze ciała kanalizują moc, umożliwiającą walkę z maszynami kleryków. Moc, którą daje nam mana, jest na granicy. Mimo to wydaje się naturalna. Trudno uwierzyć, że magię udostępniono nam ledwie pokolenie temu. Dopiero co zaczęliśmy ją badać. Klan Młota uczynił z tych badań swój naczelny cel. Tak, czyli to są, to jest gen. Prawdopodobnie te klany to jest w późniejszym etapie rozwoju. Tak jak w Gotiku to było, że jak dołączyliśmy do nowego obozu albo do starego, to mieliśmy możliwość potem, żeby albo stać się strażnikiem lub najemnikiem na albo po prostu skręcić w stronę magii. I z tego co pamiętam, tylko obóz na Bagien zapewniał nam taką fuzję, że możemy mieć i magię i oraz odblokowane możliwości skilli tych właśnie typowo bitewnych. No to tutaj zapewne też w Goliath tak to działa, że będziemy mogli wybrać sobie, czy będziemy chcieli iść na czystą siłę i walkę, czy też bawić się magią. No i to jest jeden z powodów, dla którego nie zamierzam być berserkiem, bo nie wiem czemu, ale w grach tego typu w RPG stronie od magii, w sumie tylko w finalu się bawię magią, albo w tych JRPG-ach. Ale w takich klasycznych europejsko-amerykańskich RPG-ach to jakoś wolę być wojownikiem. A w tym wypadku to chyba zostanę banitą, ale też niepewności nie mam. Co sądzisz o waszych prawach? Przestrzeganie praw to nasz obowiązek. Mówi nam, kim jesteśmy. Ich interpretacja wymaga jednak większej rozwagi. Śmierć lub wygnanie nie powinny być jedynymi karami. Skruchę należy doceniać. Wyrozumiałość pozwoliłaby nam uratować wartościowych ludzi. No, czyli generalnie, krótko mówiąc, chyba w berserków jest prosta piłka. Przestrzegasz praw, to jest spoko, ale jak tylko coś złamiesz prawo, to wypierdalasz z naszej społeczności. Nie wiem, nie mogliby wprowadzić, że nie wiem, jak złamie ktoś prawo, to wpierdol na przykład, a wyrzucenie za jakieś poważne przewinienia. No cóż, dobra. Uważasz, że berserkowie są zbyt surowi? Zaangażowani, nie surowi. Czasem zaangażowanie czyni nas ślepymi na inne sposoby myślenia. Wyobraź sobie, co by było, gdyby berserkom udało się ulepszyć maną, broń energetyczną kleryków albo materiały wybuchowe banitów. Kto zdołałby nas wtedy powstrzymać? Zdaniem Angrima, zawierzenie technologii może nas zniszczyć. Zastanawiam się, czy zbyt kurczowe trzymanie się prawa nie będzie miało podobnych skutków. Koniec końców byli tacy, którzy wyrzekali się magii jako sprzecznej z naturą. Tymczasem właśnie magia jest tym, co ją chroni. Bez względu na moje zdanie, musimy przestrzegać obowiązujących praw. Aha. Czyli generalnie nie wszyscy w tym Edanie są tak zamknięci, że hurdur, prawa to, prawa tamto i tak dalej. No, są jednak ludzie, którzy myślą, że może nie jest są one tak w zupełności słuszne. No ale koniec końców szanują te prawa, bo nie jest to zależne tylko od nich, prawda? Dobra. Czy między klanami panuje niezgoda? Wystarczy dać jakiejś grupie nazwę, a wykorzysta ją jako powód do kłótni z innymi. Pomimo różnic, wszyscy jesteśmy berserkami. Każdemu, kto o tym zapomina, należy przypomnieć, wobec jakich wartości powinien być lojalny. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Są pomiędzy wami zdrajcy? Nie zdrajcy, lecz awanturnicy. Mówią, zanim się zastanowią. Sądzisz, że prawo ma nam służyć do zatykania ust tym, którzy ośmielają się mieć własne zdanie? Ja uważam, że powinniśmy starać się przekonać wszystkich, że naszej sprawie najbardziej przysłuży się współpraca. Ciągle to powtarzam. Niektórzy jednak przestali słuchać.
Generalnie no to ja mam na temat prawa takie zdanie, że okej, prawo musi być, ale nie jestem zwolennikiem podejścia przepis to przepis i chuj. Miałem na przykład niedawno taką sytuację, którą uważam, że jest głupia i absurdalna, że usiadłem sobie na ławeczce obok placu zabaw. Plac zabaw był pusty i sobie wejpowałem swojego e-papierosa, bo komu to przeszkadza? Jakiś tam dziadek, jakiś tam gruby dziad przychodził i on, a hurdur, na placu się nie pali. Wspominam fakt, że to było wejpowanie, nie palenie, ale okej. No i on się kurde przyjebał, że wejpuje sobie na pustym placu zabaw. I to jest kurwa takie debilne moim zdaniem, że przepis, no ale no cóż, Polska krajem absurdów. Dobra. Pora, żebym... Generalnie z tego co pamiętam, Cormac nam da questa, który polega na tym, że musimy pogadać z właścicielem knajpy, który z jakiegoś powodu przestał obsługiwać członków klanu Młota. Po prostu przestał ich wpuszczać do knajpy i będziemy musieli z nim pomówić. Może posłuchają mnie? Możliwe. Czy mógłbyś oddać mi przysługę i porozmawiać z Eldurem? Dokładnie, z Eldurem. Wypowiada się przeciw klanowi żelaza. Nie wiem, co wywołało jego gniew. Znajdziesz go wśród ogrodników, w ich domu. Będę wdzięczny, jeśli dowiesz się, co go rozzłościło, zanim cała sprawa przybierze niewłaściwy obrót. Okej, będziemy gasić konflikty w zarodku. Dobra, a tutaj jest coś, co mnie zainteresuje. Okej. O Jezu, dobra, dobra, już idę. Dobra, ktoś imienny? Nie, jakiś no name. Uzdrowiciel. Aha, czyli co? To już wszystko tutaj? Na to chyba wyglądałoby. Tylko się tu rozejrzę jeszcze. Dobra, ale roślinek to nam nie zabronią chyba zrywać. No, nie czepiałem się i bardzo dobrze. No dobrze, no to w tak jeszcze został nam jeden klan, tylko nie widzę nigdzie jakby szefa tego klanu. Dobra, to o, tutaj mamy kolejny teleport, z którego aż dziwię się, że nie został on jeszcze rozmontowany zgodnie z prawem berserków, no ale przyda nam się. Dobra, i to jest z tego co mi wiadomo główna siedziba przywódcy Wielkiego Pielgrzyma, który jest nieobecny, więc tymczasowo Ragnar go zastępuje. Ragnar, co tam powiesz? A, nic. Myślałem, że coś tam nowego mi da, ale najwidoczniej nie. No dobra. No to powiem tak, status jest taki, że mam wrażenie, że chyba zebraliśmy już wszelakie zadania, jakie moglibyśmy. Wiadomo, jak sobie jeszcze o czymś przypomnę, to jak spotkam kogoś jeszcze, kto miałby jeszcze dla mnie jakieś zadanie, to się zatrzymam i wezmę questa, ale na razie póki co to chyba zacznę wykonywać powoli te zadania, jedno po drugim. A póki co to by było na tyle, mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.